W Wojewódzkim Szpitalu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku utworzone zostanie drugie miejsce do leczenia pacjentów z chorobami neurologicznymi. Taką informację przekazał Marek Malinowski, członek zarządu województwa podlaskiego. Nastąpi tutaj wzrost liczby łóżek neurologicznych do liczby 92. Oczywiście ten rok był rokiem trudnym, ale to wynikało z takiego okresu przejściowego. Chcę przypomnieć, że właśnie w budynku numer 12 jest przeprowadzany remont. Neurologia została przeniesiona do tymczasowych akurat budynków, które są w zasobie szpitala Śniadeckiego w Białymstoku. Ten remont jest już na końcowym etapie. Są tam już kosmetyczne właśnie czynności. Myślę, że w połowie lutego ten nowo wyremontowany budynek oddamy do użytku. Rozmowy na ten temat toczyły się od dłuższego czasu, szczególnie od miesiąca z panem dyrektorem Nowosielskim. Rozmawialiśmy o tym, żeby rozszerzyć tą działalność w zakresie neurologii. Takie właśnie możliwości się pojawiają i podjąłem akurat decyzję, żeby właśnie ten zakres działalności rozszerzyć. Oczywiście dwie rzeczy były ku temu niezbędne, czyli możliwości lokalowe i także możliwość pozyskania dodatkowych środków na ten cel. Uzgodniliśmy wcześniej wstępnie, potem już wiążąco, że w związku z tym, z rzeczywistym działaniem zarządu województwa i osób zarządzających szpitalem, które doprowadziło do utworzenia drugiego miejsca udzielania świadczeń, Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczy finansowanie również na te drugie miejsce udzielania świadczeń i będzie finansował rzeczywistą liczbę udzielanych świadczeń z zakresu neurologii, oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym. Dostępność łóżek szpitalnych i ten wskaźnik wskazuje dostępność, liczbę łóżek szpitalnych przypadających na 10 tysięcy mieszkańców. W naszym województwie do momentu rozpoczęcia bardzo poważnych inwestycji, zwłaszcza przez Szpital Wojewódzki w Białymstoku, przypadało 1,8 łóżka na 10 tysięcy mieszkańców, łóżka neurologicznego, łóżek neurologicznych. Szanowni Państwo, podobna wartość tego wskaźnika występuje w 9 województwach w Polsce. Tylko w 4 województwach w Polsce ten wskaźnik jest wyższy, w pozostałych niższych. Chciałbym powiedzieć, że prezentowanie informacji, iż sytuacja jest dramatyczna na arenie kraju pod względem dostępności łóżek nie jest obiektywne, bo ten wskaźnik w naszym kraju wynosi w tych 9 województwach od 1,6 do 1,9 łóżka na 10 tysięcy mieszkańców. Uruchomienie w szpitalu drugiego miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie neurologii zaplanowane zostało na drugi i trzeci kwartał tego roku. Księżnica Podlaska imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza młodych czytelników do udziału w zajęciach zorganizowanych w ramach akcji Ferie w Bibliotece. Do 2 lutego w filiach Księżnicy Podlaskiej na terenie całego miasta czeka na młodych czytelników moc atrakcji. Warsztaty, zajęcia literackie, plastyczne i teatralne, gry i zabawy, spotkania autorskie oraz wspólne czytanie książek. Księżnica Podlaska imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku jak co roku zaprasza młodzież i dzieci do udziału w zajęciach organizowanych w ramach akcji Ferie w Bibliotece. W naszych filiach na terenie całego miasta organizowane są różnego rodzaju zajęcia. Nie zabraknie
stopni oczywiście głośnego czytania książek, ale będą to także zajęcia literackie, plastyczne, ruchowe, teatralne. Będzie można pograć w gry planszowe, pobawić się rozwiązując różnego rodzaju zagadki, biorąc udział w konkursach czy w spotkaniach klubu szachowego. Jeżeli chodzi o takie ciekawsze propozycje, to warto zwrócić uwagę na to, co przygotowała na przykład filia numer 2. Tam będą warsztaty teatralne dotyczące teatru kukiełkowego. Dzieci nie tylko dowiedzą się, czym właściwie jest teatr, ale same przygotują kukiełki, a co ważne, same również wystawią spektakl Śpiąca Królewna. Filia numer 7 z kolei zaprasza na spotkanie z Elżbietą Janikowską, autorką książek dla dzieci, bajek terapeutycznych. Te spotkania zawsze cieszą się bardzo dużą popularnością. My z panią Elżbietą Janikowską współpracujemy już od lat, więc myślę, że rzeczywiście warto swoje dziecko na takie spotkanie zaprowadzić, bo pani Ela ma niezwykły dar właśnie zaszczepiania miłości do książek wśród młodych ludzi. Warto również przyjrzeć się ofercie filii numer 15. To jest filia specjalna, ona jest dedykowana dzieciom i młodzieży i tam z kolei jedną z propozycji są warsztaty filmowo-naukowo w bibliotece. To jest połączenie literatury, filmu i nauki. Będą oczywiście prezentacje takich publikacji popularno-naukowych. I chyba takie trochę oswojenie młodego czytelnika właśnie z tym rodzajem książek. Będą projekcje filmów, no i nie zabraknie również prostych eksperymentów naukowych. Myślę, że w tegorocznej ofercie każdy młody czytelnik znajdzie coś dla siebie. Więcej informacji o feriach w bibliotece znaleźć można na stronie internetowej www.księżnicapodlaska.pl. Warsztaty malowania mandali, spotkanie z twórczością Alfonsa Karnego i zagadki dla muzealnych detektywów. To niektóre atrakcje, które czekają na uczestników ferii w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Zapraszamy na przeróżne zajęcia, różnorakie, ponieważ mamy też propozycję dotyczącą naszych zbiorów, naszych wystaw, a one są bardzo różnorodne i w wielu oddziałach znajdziecie Państwo bardzo różną ofertę. Do ratusza zapraszamy na zajęcia inspirowane wystawą Andrzeja Strumiły mandalami. Także tutaj sobie wykonamy torby ekologiczne z bardzo pięknym, przez siebie wymyśloną właśnie mandalą. To nas na pewno zainspiruje. Może ktoś zechce się wybrać do Pałacu w Choroszczy, gdzie będzie rzecz o porcelanie, albo także zechce wziąć udział w queście historycznym dotyczącym Branickich. Muzeum w Bielsku Podlaskim ma bardzo ciekawą propozycję warsztatów fotograficznych, inspirowanych też wystawą, która się tam odbywa, dotyczącą karnawału weneckiego. A więc karnawał w temacie. Wprawdzie nie jesteśmy w Wenecji, ale w Bielsku będzie to bardzo ciekawie na tych warsztatach. Muzeum Historyczne ma też bogatą propozycję dla indywidualnych, dla grup zorganizowanych. Można wybierać w ofercie stałej, można też przyjść na warsztaty kaligrafii. Więc jest tych propozycji dużo. My w ratuszu jeszcze mamy od niedawna puzzle z obrazami z galerii, więc można jeszcze taką sobie zabawę też wymyśleć. Myślę, że znajdziecie Państwo w naszej ofercie dużo ciekawych rzeczy. Szczegółowe informacje o feriach w Muzeum Podlaskim znaleźć można na stronie internetowej www.muzeumbialystok.pl.